inwestycja już służy mieszkańcom, służy szkole, zawodnikom, aktywnym Kamińsk. Natomiast dzisiaj, no, ze względu na pandemię, taki przyszedł oficjalny moment, gdzie oddajemy ją oficjalnie do użytku. Sprawdziła się, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Cały czas są tutaj osoby, które biegają. Nie są to tylko zawodnicy, ale i rekreacyjnie sobie mieszkańcy biegają, biegają sobie zawodnicy różnych klubów. I co mnie bardzo cieszy, dzieci ze szkoły podstawowej wróciły znowu do biegania po bieżni na stadionie w Kamińsku. Jaki był koszt tej inwestycji? Koszt inwestycji około 900 tysięcy, przy czym to były też modernizacja innych elementów, bo były też oprócz samej bieżni pewne elementy związane z urządzeniami lekkoatletycznymi, z rzutnią do pchania kuli, z ogrodzeniem. Także jest to taka inwestycja, która zmodernizowała ten obiekt w kilku jakby aspektach. Dobra. O, i do końca. Do końca. Myśmy dali radę. Brawo.